Dobry, witam Was bardzo serdecznie, kochane kobiety, tutaj Madi, tutaj Lovesencja. Podczas dzisiejszego nagrania postanowiłam zaprosić gościa. Moją gościnią właściwie jest Ola Gościniak, która jest autorką marki, właścicielką marki Jestem Interaktywna. I szybciutko Wam powiem, co skłoniło mnie do tego, żeby zaprosić Olę, ponieważ od już dłuższego czasu, sama działając w internecie, sama docierając do Was z różnego rodzaju treściami, zdałam sobie sprawę, że sprawczość, że bycie w online nawet, że tego rodzaju komunikacja, tego rodzaju działania, ta przestrzeń daje nam kobietom współcześnie ogromne możliwości. Ola dla mnie jest uosobieniem takiej silnej kobiety, bardzo konkretnej i dlatego postanowiłam ją zaprosić, aby zapytać ją o to, w jaki sposób jej te żeńskie jakości pomagają na przykład w biznesie, co dla niej jest istotne. Z drugiej strony też jak jej sukces finansowy, taki sukces też komercyjny, to, że dociera do bardzo wielu kobiet, którym pomaga właśnie stanąć na własnych nogach, założyć własny biznes, uwierzyć w siebie, jak to też przekłada się na jej relacje. Więc stąd moja dzisiejsza gościni Ola Gościniak. Ja poznałam Olę, oglądając ją tutaj w Poznaniu na Dniach Przedsiębiorczości, uczestnicząc w panelu Biznes nie ma płci i tam po prostu zaintrygowało mnie to, co Ola mówiła, jej historia, więc postanowiłam ją zaprosić dla Was, aby mogła Wam opowiedzieć o tym, jak, czym jest dla niej kobiecość, czym jest dla niej żeńska energia, czym jest dla niej sprawczość i tak dalej. Także Olu, jakbyś mogła nam się przedstawić trochę, bo będę wolała, żebyś Ty to zrobiła, to zapraszam Cię bardzo serdecznie i witaj. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja nazywam się Ola Gościniak. W skrócie uczę, jak samodzielnie wyklikać własną stronę internetową, jak założyć biznes online'owy oparty na swojej wiedzy, czyli na przykład na produktach elektronicznych, takich jak e-book, kurs online, ale też na produktach fizycznych, które albo tworzymy samodzielnie, albo po prostu kupujemy gdzieś i sprzedajemy z marżą. Także jeśli myślicie o jakimkolwiek sposobie na zarabianie albo dorobienie sobie w online, to ja Wam pomogę stworzyć ku temu platformę, na której będziecie mogli to sprzedawać. Okej, Olu. Powiedz mi, tak się zastanawiam, ponieważ kiedy się widziałyśmy ostatnio na spotkaniu na żywo w Poznaniu, to poznałam po raz pierwszy Twój raport. Raport Jesteś ekspertką i powiem Tobie, co mnie w nim uderzyło. Bo raport dotyczy właśnie spraw zawodowych, czyli tego, co Ty mówisz, tego, że kobiety bardzo często mając wiedzę, mając już doświadczenie, nie myślą o sobie jako o ekspertkach. Ja mam takie poczucie, że tam oczywiście jest wiele powodów, dla których właśnie nie czują się kompetentne, dlaczego mają poczucie, że nie zasługują na przykład na dobre zarobki. Ja poczułam, że w miłości często jest tak samo, że często właściwie tym, co jest głównie w tym mianowniku tych wszystkich naszych takiego powstrzymywania się przed wyjściem do świata, pokazaniem swojej wartości, często zabraniem głosu, to stanie pewność. Jakbyś mogła nam, kochana, powiedzieć troszeczkę właśnie o tym raporcie, co ty obserwujesz u kobiet właśnie w życiu zawodowym, bo ty zawsze, przede wszystkim wspierasz kobiety, prawda? Wspierasz kobiety, więc twój biznes jest nakierowany na kobiety. U mnie jest podobnie, więc jakbyś mogła powiedzieć, jak to wygląda w życiu zawodowym, ponieważ ja sądzę, że często u moich klientek to, co nie pozwala im też mieć takiego poczucia tego, że zasługują, że mogą, to jest właśnie to niskie poczucie własnej wartości, ta niepewność. Więc słucham Cię. Zgadza się. W ogóle ten raport powstał na początku tego roku 2023. Zaczęłam nad nim pracować. Premierę miał w lipcu. Przeankietowałam 1000 kobiet. 1000 kobiet, które w większości, bo ponad 90% z nich ma wykształcenie wyższe, także doktorskie. 40 kilka procent z nich ma ponad 10 lat doświadczenia. Więc to jest taka metryczka osób, które wzięły udział w badaniu. I to są osoby, które już zarabiają w online albo chcą zarabiać w online. Także to jest taka też specyficzna grupa osób, które już mają ten potencjał ku temu, żeby zarabiać. I ja w tym badaniu zadałam pytanie, na ile siebie oceniasz jako ekspertka w skali takiej szkolnej 1 do 5?
I to, co mnie uderzyło, to ja wiedziałam, że wiele kobiet ma problem, to co mówisz, właśnie tą z pewnością siebie, z tą taką docenianiem siebie, ale to, co mnie w tym raporcie najbardziej zaskoczyło, to jest skala, a mianowicie na te 1000 ponad kobiet, zaledwie 120 uznało się jako ekspertka za 5. A najbardziej jeszcze przerażające dla mnie było to, że potem po tym pytaniu było takie miejsce na taką wypowiedź otwartą, skomentowanie tego, co zaznaczyły. I okazało się, że te osoby, które oznaczyły się jako ekspertka na 5, w tym komentarzu otwartym miały potrzebę wytłumaczenia się, że się na to 5 zaznaczyły i mówić, że no na co dzień się nie postrzegam na 5, ale no, no inni tak mówią, więc zaznaczę na przykład. Albo no, na co dzień tego nie czuję, bo boję się brać udział w dyskusjach merytorycznych, znam swoją wartość, ale nigdzie jej nie pokazuję. Więc tak naprawdę te osoby, które uznały się jako ekspertka za 5, to nie były takie osoby, które wiesz, wchodzą na salę całe na biało i tak, ja jestem ekspertką, nauczę was, bo jestem pewna siebie, jest to też poparte moją wiedzą i doświadczeniem, ja wam w tym mogę pomóc, tak, w tym waszym problemie. Nie. Mimo wszystko te 120 osób nadal miały problemy z tą pewnością siebie w większości. Także to pokazuje, jak my tutaj dużo mamy do zrobienia, tak? Boimy się wielu różnych rzeczy. A przede wszystkim taka największa obawa to jest to, że ktoś skrytykuje nasze kompetencje. Druga obawa to było perfekcjonizm, że to, co zrobimy, nie będzie wystarczająco perfekcyjne. A jak wiemy, perfekcjonizm to tak naprawdę jest trochę taka bardziej zaawaluowana, czyli bardziej ukryta obawa przed krytyką kompetencji. No bo chcemy wszystko zrobić tak perfekcyjnie, żeby nikt się nie przyczepił, no ale koniec końców tylko my się czepiamy w większości wypadków same siebie, ale jest to ochrona przed tym, żeby nikt inny nie skrytykował. A trzecia taka obawa, która była w raporcie, bo zapytałam właśnie o te obawy, które blokują przed zarabianiem na wiedzy, to była problem z wyceną swojej pracy. Czyli no, tak naprawdę znowu pewność siebie się nam kłania, bo też w pytaniach otwartych wyszło, że problem z wyceną wynika z tego, że te kobiety biorą wycenę swojej pracy, swoich produktów za bardzo personalnie. I się zastanawiałem, czy ja zasługuję, żeby to tyle kosztowało. Zamiast wziąć pod uwagę, ile godzin trwało zrobienie na przykład jakiejś rzeczy, albo jakie były koszty stworzenia, albo jakie mamy koszty życia, tak, żeby to wszystko pokryło też koszty biznesowe i sobie tak czarno na białym wyliczyć. No to taki musi być koszt, żeby to się spinało, to nie. Czy ja zasługuję, żeby ten e-book kosztował 50 zł? No nie wiem, chyba nie. Chyba powinien być tańszy, nie? Zamiast sobie to policzyć po prostu w kalkulatorze, że spina się? Spina się. No to jest okej. Okay. Nie spina się, nie spina, no to trzeba podwyższyć. I jeszcze wziąć pod uwagę też lata doświadczeń, lata edukacji często i tego przygotowania, które pokazują, że nawet jeżeli siądziesz i napiszesz coś, nie wiem, w 2 dni, tak, czy 2 wieczory, nie oznacza, że to była tylko praca, która trwała 2 wieczory. Nie, jak z naprawą pralki, nie? Jest taka anegdota, że tam ktoś przyszedł do zepsutej pralki, gdzieś tam stuknął młotkiem, pralka zaczęła działać, 200 zł. Jak to 200 zł za puknięcie młotkiem? No ale najpierw musiałem się 10 lat szkolić, gdzie puknąć tym młotkiem, nie? A mi się zdarzyło kilka razy w życiu naprawić sprzęt właśnie tak przez takie stuknięcie. I zawsze mam poczucie, że mam jakieś emocjonalne, wiesz, energetyczne połączenie, zwłaszcza jak miałam taki stary samochód naprawdę. To czułam, że im bardziej on jest stary i wiesz, może się rozlecieć, tym bardziej trzeba go kochać i doceniać. Więc pamiętam, że kilka razy w życiu udało mi się stuknięciem, ale wierzę, że nie zawsze można coś rozwalić też. Nie zawsze się da, nie? Ekspertów lepiej doceniać. Powiedz mi, kochana, bo ja mam takie poczucie, że zresztą z tego też, jak mówiłaś podczas tego spotkania na żywo w Poznaniu, że ty na pewno też miałaś swoją drogę, która cię przywiodła do takiej większej pewności siebie. Ja też obserwowałam ciebie na Instagramie ostatnio, że balowałaś w Rzymie było. Z takich powodów też zawodowych i otrzymałaś nagrodę. Więc bardzo jakbyś mogła tutaj, bardzo bym cię poprosiła, gdybyś mogła
przedstawić kobietom trochę swoją drogę do takiej większej pewności siebie i też pochwalić się trochę, czyli dać taki dobry przykład kobietom tego, jak można dobrze mówić o sobie i wcale nie musi być chwalenie się, tylko po prostu inspirowanie też innych kobiet do tego, że też mogą chcieć. A poza tym, zanim przejdziesz do odpowiedzi na to pytanie, to chciałam Ci powiedzieć, że pięknie wyglądałaś i bardzo mnie ujął ten podpis pod tym postem, kiedy miałaś takie poczucie, że to była taka Twoja celebracja, taka pierwsza od czasu, kiedy wzięłaś ślub 9 lat temu i tak poczułam, ojej, Ola przyjdzie i będziesz tak właśnie w tej energii tej podróży, takiego pięknego czasu, kiedy tak jak powiedziałaś i się wystroiłaś, bo to też jest chyba ważne w tym biznesie dla nas właśnie kobiet, żebyśmy Docenienie. miały też ten czas takiego celebrowania. Cieszę się, że o tym mówisz. Wiesz co? Ja jako dziecko miałam dosyć duże takie poczucie własnej wartości, takiej pewności siebie, ale to wszystko wynika z wychowania mojej mamy, wiesz? Moja mama jest nauczycielką i moja mama wiedziała, wiesz, jak wychowywać mnie na pewną siebie dziewczynkę, na taką pewną siebie kobietę. I takie, wiesz, zadbanie o siebie, takie docenianie siebie, to były takie rzeczy dla mnie bardzo oczywiste, takie, wiesz, dbanie o niezależność finansową kobiety. To były dla mnie bardzo rzeczy oczywiste, więc ja od mojej mamy dostałam takie bardzo solidne fundamenty i myślę, że to jest coś, co bardzo, bardzo mi pomaga w życiu. No natomiast poszłam, bo ja no, jestem z wykształcenia programistką, strony internetowe tworzę praktycznie od dziecka, od podstawówki, bo złapałam bakcyla, wiesz, bo nikt mi nie zabraniał, byłam taka nawet, wiesz, zachęcana, tak, że o, widzę, że ci się podoba, no to działaj, tak, idź w tym kierunku, także to było, nie miałam czegoś takiego, a jesteś do niczego, jakie tam technikalia, jaki komputer, coś tam, no nie było takich rzeczy. Także ja też bardzo długo, pochodząc z mojej miejscowości, nie wiedziałam, że tworzenie stron internetowych, programowanie, tak, że to są jakieś męskie zawody. Przecież też w tamtych latach, kiedy ja działałam, no to za dużo, no nie było takich osób, nie? Ja nawet nie wiedziałam, że są takie zawody, to jest ciekawe. Po prostu myślałam, że to jest coś, co robię jako hobby, nie? Że tak sobie gdzieś klikam strony internetowe. I poszłam na studia, na Politechnikę Poznańską i tak dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że to chyba jest bardziej męski zawód, no bo na 200 osób 6 dziewczyn było. I jeszcze nas rozdzielili na 6 grup dziekańskich i każdą dziewczynę do innej grupy dali, jeszcze nas rozdzielili. I od razu mianowali starościną i weź se radź tutaj z 30 chłopami, nie? Zbieranie jakichś indeksów, robienie coś tam i tak dalej, także tak to wyglądało. Tylu facetów. No i jedyna rzecz, gdzie się z dziewczynami widywałyśmy, no to chwilę na siłowni, wiesz, na WF-ie, ale koniec końców i tak się przepisałam na basen, gdzie była koedukacyjna grupa i byłam ja i chyba jeszcze tam jedna dziewczyna, tak? Także za bardzo tam nie miałyśmy takiego, wiesz, takiego girl power albo takiego siostrzeństwa, no nie było, bo byłyśmy całkowicie rozdzielone. I ja przez te 5 lat studiów, wiesz, praktycznie dzień w dzień się nasłuchałam jakichś głupich żartów o blondynkach, albo wiesz, kobieta inżynier jak świnka morska, ani świnka, ani morska, nie? Albo, no naprawdę, takie bardzo słabe, głupie żarty. I ja też sobie zdaję sprawę, że wiesz, te osoby, które je wypowiadały, osoby z grupy, one nie robiły tego ze złośliwością, po prostu tak zostały wychowane, tak myślały, że wiesz, że mi się to podoba, że ja jestem zadowolona, tak, wiecie, wuje, nie? Dziadek, że dają mi atencję, no kto się czubi, ten się lubi, wiesz, takie sprawy, tak, no. Ale tak naprawdę, wiesz, z każdym dniem tą moją pewność siebie deptali coraz bardziej. I to wiesz, to też nie były tylko osoby, które były studentami, ale to też wielokrotnie się spotkałam z wykładowcami, którzy mi umniejszali. W stylu, że wiesz, są jakieś zajęcia, nikt nie jest przepytywany, ale ja jestem z całej grupy co tydzień przepytywana i znowu pani się wykazała totalną niewiedzą, nie? Jakieś takie, wiesz, komentarze, gdzie nikt inny z całej grupy nie został zapytany przez cały semestr, nie? I tak, no, widać w tym, że jest jakiś problem, no widać gołą ręką, ale dałam radę. Dałam radę i przez te 5 lat okazało się, że kilka takich osób mocno mi zaszło za skórę. Nie ukończyły tych studiów. One nie ukończyły. Ja ukończyłam z A+ notą.
No, także to jest w ogóle najciekawsze. Ja teraz po latach wiem, że to, co one robiły, wynikało z tego, że one nie miały tej pewności siebie i próbowały się te osoby, wiesz, podbudować. No ale koniec końców, wiesz, jakieś egzaminy, obrona i tak dalej, no pokazały tak naprawdę, gdzie leży problem, nie? To widać, że krytyka najczęściej idzie z tych najsłabszych punktów tej osoby, która krytykuje, No. także trzeba mieć coś naprawdę mocno niezintegrowanego, Wiesz co, ja żeby też się się uwierzyć w takim. nauczyłam, długo mi to zajęło, żeby zrozumieć, w czym jest problem. Zazwyczaj jak ktoś krytykuje nas, to albo wiesz, coś nam zarzuca, to najczęściej, wiesz, to jest taka zasada lustra, ta osoba ma to w sobie. Mi zostało na przykład jakiś czas temu zarzucone, że wiesz, że szukam atencji, a to jest w ogóle hit, gdzie ja bardzo nie lubię być na świeczniku. Ja na przykład, zobacz, mam celiakia, to jest przykład akurat, czyli nie mogę jeść glutenu, nawet śladowych ilości, a to on, no gluten jest wszędzie, śladowe ilości, wiesz, w przyprawach chociażby, w soli często jest. I często ja po prostu nie mogę zjeść nic w restauracji. Na Piotrkowskiej byłam w Łodzi, w Siedmiu powiedzieli, że mnie nie obsłużą, nie? No bo to jest na tyle problematyczne, że im się nie opłaca, nie? No i wiesz, wiele osób to uważa, że wiesz, atencjuszka, tak? A no ja po takim zatruciu 2 miesiące dochodzę do siebie, nie? Bo to nie jest jakaś nietolerancja, gdzie tam po prostu chwilę brzuch poboli i jest problem, nie? To tam ma wpływ na całą. Tom, więc na cały organizm, więc ja najczęściej po prostu nie chodzę do restauracji, bo ja nie chcę, wiesz, gadać, tłumaczyć, wykłócać się i tak dalej. To nie jestem ja. Więc ktoś mi ostatnio bycie atencjuszką zaznaczył, zarzucił. No i koniec końców ja sobie zdałam sprawę, że to jest lustro, że ta osoba szuka atencji i dlatego zaczyna, jak wiesz, kręcić jakieś afery. Bo to ona jej dla siebie szuka. Dlatego widzi to u innych, bo ma to w sobie. Tak samo ta osoba starała się tam na studiach, żeby pokazać, wiesz, że ja jestem niepewna siebie, że ja nic nie wiem, no bo ta osoba była niepewna siebie i nic nie wiedziała i to było dla niej znajome, nie? Także okazuje się, że najczęściej te osoby, które nas krytykują, które coś nam zarzucają to, bo jest im to znajome, bo mają to w sobie, nie? I to jest, i tylko próbują to bardzo, bardzo ukryć, dlatego denerwuje ich, że wiesz, że prawdopodobnie inni mają tak samo, ale na przykład nie ukrywają tego albo coś takiego, nie? Także to było dla mnie bardzo odkrywcze i sprawiło, że ja się nie blokuję, bo jak ktoś mi to zarzuca, to najczęściej wynika to z tego, że ta osoba ma to w sobie i jej to przeszkadza, nie? Jak z tego, co mówisz, to słyszę, że trzeba dobrze sobie oddzielić tą opinię tej osoby i sprawdzić sobie, wiesz, ja może podzielę się, jak ja to widzę. Mam podobnie, jest takie zobaczenie, że opinie innych ludzi wychodzą z bardzo różnych miejsc, najczęściej tej osoby i Tak. często nie mają wspólnego nic z nami. Najczęściej ta krytyka, która naprawdę może być konstruktywna, ona idzie zazwyczaj z takiego cieplejszego miejsca. Ja mam poczucie, że osoby, które naprawdę ci dobrze życzą, ale widzą, że na przykład, wiesz, nie wiem, kręcisz się w kółko albo cokolwiek, no w życiu Tak. mocno. Czy tak jest, nie? Że często te przyjaciółki, które tak szczerze powiedzą, są najbardziej znienawidzone, bo czasami my nie chcemy zobaczyć, że mogłybyśmy coś Tak. poprzeć na przykład. Ale to zazwyczaj idzie z takiego miejsca, wiesz, ja nie chcę, żebyśmy się pokłóciły, albo nie chcę ci zrobić przykrości, Wiesz, tak albo. z dobrego serca i tak jeden do jeden, nie? A nie Tak, jakieś tam a nie po to, żeby to wywlekanie było na gryzą brief i dla grane. innych, nie? Za plecami gadanie, a do tej osoby, której to dotyczy na końcu, nie? Więc Poczuć. to jest różnica. Ja absolutnie nie zamykam się na krytykę, zwłaszcza konstruktywną. Ja nie lubię słowa krytyka. Mam wrażenie, że w języku polskim ono ma tylko negatywne zabarwienie. Ale Feedback musi być, tak? feedback mi bardziej pasuje, słowo feedback. Bo ja w ogóle bardzo lubię, jak ktoś powie coś negatywnego o jakimś moim kursie. To jest w ogóle, to jest hit. Także rzadko mi ktoś, wiesz, powie coś źle, że o moim produkcie, jeszcze w twarz, że jak ktoś przyjdzie, to ja mówię, a słuchaj, a możemy się umówić na rozmowę? Ja bym chętnie posłuchała więcej. Wiesz dlaczego? Bo ja mam bardzo dużą potrzebę ulepszania tego, co robię. I jak już ktoś się znajdzie i mi powie, wiesz, tak po prostu, wiesz, na maila napisze, że słuchaj, no ten kurs jednak nie jest dla mnie, a
A ja mówię, a słuchaj, a możemy porozmawiać dlaczego i tak dalej. I w ogóle ja ci zwracam za to pieniądze, w ogóle to żaden problem nie jest, ale dla mnie to będzie coś cudownego, jeśli byśmy mogli porozmawiać więcej o twoich potrzebach i tak dalej. I wiesz, czasami wyjdzie, że rzeczywiście to jest nie ten moment, tak, dla tej osoby, nie ten czas, albo po prostu inne rozwiązanie będzie lepsze. To też jest okej, nie? Ale czasami po prostu wyjdą takie rzeczy, że okej, okay, dobra, to ja mogę jeszcze dodać to, to, to i to. I o, to będzie jeszcze lepsze, nie? Jakieś fajne pomysły z Dokładnie. tego wychodzą. Bo czasami nie mogę Ale to pojęcia, rzeczywiście trzeba być, wiesz, pewnym siebie, pewnym mieć taką potrzebę słuchania innych, tak? I działania. Co jest w ogóle ciekawe też często, jak dostaję od kogoś jakiś taki, wydaje się, że hejt, to ja i tak często piszę do tej osoby i rozmawiam, dobra, pogadajmy. Co tu się dzieje, bo może wiesz, może ja też czegoś nie łapię, czegoś nie widzę. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Ale trzeba tutaj, wiesz, trzeba tu też, jakby to powiedzieć, móc oddzielić krytykę, feedback od hejtu. A nawet jak jest ten hejt, no bo wiesz, no przychodzi hejt, świnka morska, ani świnka, ani morska. To jest krytyka konstruktywna, cokolwiek. Nope, to jest po prostu potrzeba To obrażenia drugiej jest osoby. żarcik, wiesz, to się nazywa żartowanie. Tylko ja mówię, że żarty są wtedy, kiedy są śmieszne dla wszystkich, dla obu stron. To jest żart. A jeżeli nie, no to znaczy, że jest gra. To chodzi o No, coś innego wtedy, nie? więc A poza tym, to jeżeli też nawet. trzeba się, wiesz, zastanowić i na pewno też emocjonalnie do tego nie podchodzić. Ja zazwyczaj, wiesz, jak coś takiego usłyszę, to ja w ogóle nie odpowiadam przez pierwsze przynajmniej 24 godziny. Na pewno muszę się przespać, zobaczyć, co się dzieje. A jak są takie naprawdę trąby, komentarze, to wiesz, po prostu tylko obrażające, no to co? Usunięcie, ban od razu, Ja kropka, robię to piłka, samo. no. Sprawdzam sobie. Na szczęście nie mam tego dużo. Ale czasami się zdarzy, wiesz, teraz na przykład w wakacje miałam taką akcję, gdzie miałam taki naprawdę napad strasznych hejterów, ale wynikało to z tego, że wiesz, wyszłam poza banieczkę. Jedna rolka organicznie mi się tam poniosła na jakieś 300 tysięcy wyświetleń, Wow, czy tam gratulacje. obserwatorów, no więc wiesz, po prostu wyszła poza kręgi, no i jak zaczęło się to osobom wyświetlać, to zaczęły, wiesz, komentować takie, a nie inne osoby, jak zaczęły komentować, to algorytm zaczął dostosować, o, jest zaangażowanie, wyświetlmy więcej tego typu osobom tą rolkę, no O, i to, wiesz co, wiesz, tylko poszło w takie dziwne u mnie chodzi o inną miejsce. skalę, ale też coś takiego obserwuję u mnie na YouTubie. Najczęściej się pojawiają panowie tacy z ogromnymi kompleksami, albo tacy, no po prostu, wiesz, którzy traktują kobiety jak nic, jako obiekt seksualny No właśnie. i wtedy dają tak do wiwatu. I też się czytam sobie to i zastanawiam, kurczę, odpowiadać czy nie. I jak po prostu idzie to z takiego miejsca nienawiści, takiej niechęci, to wiem, że Odsuwać od myślę, razu. po co tu przyłazisz w ogóle? Wiesz, nie oglądaj mojego kanału, są inne kanały, gdzie naprawdę znajdziesz po prostu to, czego potrzebujesz, potwierdzenie tej wizji świata, którą masz. Moja wizja jest po prostu inna. Ja w ogóle nie gadam do ciebie, nie? Nic dziwnego, że cię to triggeruje, bo mnie triggerują z kolei inne być może rzeczy, z którymi się nie zgadzam. To po prostu trzeba być świadomym, gdzie się idzie i po co. Dokładnie. Dobra, kochana, a powiedz mi, jak tobie się. Ja mam bardzo ciekawa, jak taka kobieta, która jest taka silna, niezależna i konkretna, bo ja ciebie tak odbieram, co, z czym tobie się kojarzy takie określenie żeńska energia? Kobiecość, jaki jest twój stosunek do. To jest w ogóle coś, co ja odkrywam dopiero. Wiesz co, bo ja, jakby to powiedzieć. Ja nie mam dobrych, żeby to dobrze ująć. Nie miałam, o, myślę, że czas przeszły, to będzie lepszy. Nie miałam dobrych przekonań z kobiecą energią, co jest ciekawe. Wiesz, ja miałam takie poczucie, ja nie jestem jak inne dziewczyny. Wiesz, miałam taką mocną potrzebę, że. Ja, wiesz, wolę się bawić z chłopakami, że oni są konkretni, że kobiety to są takie, wiesz, że tylko robią afery, jakiś tam ten i tak dalej. Ale to też wynika z tego, że rzeczywiście gdzieś tam, czy to przedszkole, szkoła, to często właśnie dziewczyny były takie, co wiesz, robiły takie afery i tak dalej. I ja tego nie rozumiałam. Ja mam w top 5 galupa bezstronność i ja po prostu nie potrafiłam się odnaleźć w takich jakichś, wiesz, obgadywaniach, jakichś takich, wiesz, rzeczach, a dużo tego było, ale ja teraz też widzę, że to niekoniecznie musi być kobiece,
tylko no też po prostu dużo wchodziły w jakieś stereotypy, że te dziewczyny tak wynosiły z domu i dlatego tak robiły. Teraz widzę, że dużo, dużo się tutaj też w tym kierunku zmienia. Mam mnóstwo już po prostu historii, które mogłabym opowiadać na poparcie siostrzeństwa, tak, takiej dobrej kobiecej energii. Ale wiesz, przez lata ja po prostu traktowałam to jako coś takiego złego, nie mojego i tak tą kobiecą energię z siebie wyrzucałam po prostu. Wiesz, nie identyfikowałam się z tym, że to nie takie moje, nie? Że i nie wiem, czy dobrze, taka jest moja historia. Także ja dopiero tak od kilku lat tak bardziej, wiesz, wchodzę w taką kobiecą energię, w jakieś takie bardziej kobiece ciuchy, w kobiece, w taką, jakby to powiedzieć, w potrafienie proszenia o pomoc, tak, i tak dalej, a nie taka, wiesz, taka Zosia Samosia, że wszystko robię sama i w ogóle ze wszystkim sobie poradzę, więc wiesz, ja po prostu wiele lat byłam w męskiej energii, tylko i wyłącznie. No. A co ci daje teraz kontakt z twoją żeńską energią? Bo ja myślę, tak z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że pracy z kobietami, bo w tym obszarze pracuję, autentycznie też przychodzą do mnie kobiety, które mówią, wiesz, ja jestem w męskiej energii tylko, nie? I potem zaczynamy pracować, a je pokazuję. A to jest aspekt żeński, masz. Więc to moje pytanie jest trochę, jaki jest twój kontakt z twoją żeńską energią? Z jakich aspektów czerpiesz? Dają ci po prostu jakie zasoby? Bo wiesz, pytam w tym kontekście, że ja kiedy weszłam do online'u i zobaczyłam, że czasami to jest po prostu taka, wiesz, praca, że spędzasz czas przed tym komputerem, że to jest online, że to jest, wiesz, czas z technologią. Ja po 2, 3 czy 3 latach bycia tak intensywnie w online, jakby, wiesz, wycofałam się zawodowo z powrotem w bardzo małym wymiarze do rzeczy, które lubiłam, do tańca, do gimnastyki słowiańskiej. Wiesz, organicznie, żeby spotkać się z kobietami i samej pobyć z moim ciałem, bo poczułam, że ja muszę wziąć gdzieś zasoby, żeby być, wiesz, dostępną dla klientki właściwie z całego świata, która przychodzi na sesję 1:1 i ja, wiesz, patrzę w to okienko, bo już tu mam świadomość, wiesz, jak ja patrzę w okienko, to ktoś się czuje widziany. Nie? Więc ja muszę te zasoby organicznie gdzieś zebrać, żeby móc przyjść i tu poprzez tą technologię być, wiesz, wiesz, w takiej służbie i w takiej uważności, w takiej obecności. Więc pytanie do ciebie, jak ty właśnie te zasoby czerpiesz z żeńskiej energii? Co ci to daje? Wiesz co, to jest trudne pytanie. To jest naprawdę dla mnie trudne pytanie, bo ja się dopiero, wiesz co, od kilku miesięcy, może roku, tak staram w tym wszystkim odnaleźć. Więc to są dopiero takie moje początki, gdzie tam pamiętam, że na przykład kiedyś byłam na takim spotkaniu kobiecym, ale to było, kurczę, to już mogło być z jakieś 8, 10, 9 lat temu. I pamiętam, że były te spotkania kobiece i zobacz, jak była taka merytoryka, takie merytoryczne jakieś tam rzeczy, to super, wspaniały występ. A potem były jakieś takie kobiece przerywniki, wiesz, jakieś tańce, jakieś coś tam, jakieś walenie w misy i tak dalej. I ja tak patrzę, o co im chodzi, nie? I po prostu wyszłam z tego eventu, bo nie wiesz, czułam, że muszę uciec, bo ja nie wiem, co się dzieje, nie? A teraz ostatnio byłam na takim jurajskim spotkaniu kobiet i tam, wiesz, były jakieś high heelsy pomiędzy i w ogóle, to ja tam byłam pierwsza, nie? I tak, nie! Także to było takie, wow, złapałam wreszcie, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Że można być pięknym. W ogóle ja teraz mam 35 lat i ja w tym roku zaczęłam nosić takie, wiesz, bardziej jakieś bluzki, jakieś obcisłe z brzuchem pokazywać i tak dalej, a przedtem tylko takie same męskie, nie? Rzeczy były. Także to jest takie ciekawe, że tak, wiesz, dużo, dużo rzeczy odkrywam. Nie? A jak opowiesz o Rzymie, bo tutaj można zobaczyć dużo kobiecej energii, relacje, nie? No, z Rzymu. Ja po prostu to oglądałam i takie, wiesz, i ja sobie zdaję sprawę, że to są czasami momenty w naszym życiu, one są tak potrzebne, kiedy właśnie czujemy się piękne, czujemy, że mamy ten taki poczucie luksusu, bo po prostu, nie wiem, ktoś nas Tak. fotografuje, ktoś nam jedzonko serwuje, czy jakaś nagroda, tu w ogóle komplementy, jakby to jest też potrzebne do tego, żeby poczuć, że kurczę, coś się dokonało też. Więc opowiedz o tym Rzymie. Co, no to był też taki moment celebracji, no, taki docenienia siebie, takiej, wiesz, możliwości zadbania o siebie.
wiesz, poczucia się piękną. Ja w ogóle w X lat się nie czułam piękna. Ale to też, wiesz, trudny temat, który długo przepracowywałam. Jedna z bliskich osób mi, wiesz, od dziecka mówiła, że muszę mieć zrobioną operację twarzy. I to jest, że wiesz, że w ogóle dlaczego ja nie mogę być taka ładna jak moje koleżanki. Wiesz, takie rzeczy ja słuchałam od dziecka, więc też no, z tym takim... Ja wiele lat miałam na przykład obcięte włosy na krótko, jak chłopak. Ja No, też. mimo, że w ogóle mi nie pasowały, ale wiesz, to był taki bunt tej kobiecy, nie? Takie po prostu taki bunt przed tą kobiecością we mnie. To było smutne, nie? Bo ta kobiecość, nie wiem Naprawdę. czy tobie, też tak mi na przykład kojarzyła się ze słabością tylko. Słabość. A Tak, wiesz, to jest ja, a dokładnie mi to. się tak teraz, ja A postanowiłam to cię. jest moc. No i ja sobie zdałam sprawę, że to, wiesz, jak byłam na tej konferencji, sobie pomyślałam, że ja już nie wierzę w to, że kobiecość jest słabością, że nawet Nie. proszenie o pomoc nie jest Nie, słabością. to jest właśnie Być moc. delikatną, uczuciową, powiedzeniem to mnie boli, to mi się nie podoba, to nie jest fajne, nie jest słabością. To jest moc. No. No. I to było dla mnie odkrywcze, że wiesz, że ja też właśnie uważałam, że ta kobiecość to jest, wiesz, taka słabość i ja tego nie chcę w sobie, nie? Więc ja muszę być taka silna, ja muszę być taka zbuntowana, ja muszę być taka męska, nie? I zamiatałam to pod dywan. Niepotrzebnie, po prostu, no wiesz, to są stereotypy, to były stereotypy, to było obserwowanie innych i tak dalej, nie? To były jakieś słowa, które się słyszało, nie? Nie płacz, tak? Nie bądź mazgaj i tak dalej. Płakanie to jest siła. Ja się przecież kilka lat temu musiałam uczyć na nowo płakać, bo ja nie płakałam, ja nie potrafiłam. O, ja No. to byłam z kolei, wiesz, u mnie moja historia była trochę taka, że ja w tej żeńskiej energii bardzo mocno byłam, ale to mówi się wtedy, że to nie jest taka mocna żeńska energia, tylko ona jest taka, że masz dostęp do uczuć i ja na przykład miałam dostęp do płakania, ale tego płakania, ja bym się mogła zaryczeć po prostu, wiesz, na śmierć. I u mnie na przykład, mój proces był inny trochę, bo ja byłam w tej żeńskiej energii tak bardzo, ale to była właśnie ta słaba energia, która nie, właśnie nie ma granic często, nie ma zasad i ja potrzebowałam troszkę pójść do konkretnych. Wiesz, ja spędziłam 15 lat w rozwojach duchowych, więc w tych, wiesz, klimatach, co ty mówisz, że musiałaś naprawdę się Ale ja naprawdę po prostu, wypracować ja jakieś miałam potrzebę zielonki. uciec w ogóle, co tam się dzieje, nie? Co No, oni odwalają? dokładnie, to ja w tych sosach, wiesz, tam od 20 chyba 7 roku życia, bo ja, wiesz, ja miałam pytanie, kim ja jestem, wiesz, ja miałam takie pytania, ja chcę się przebudzić, ja chcę się przebudzić, chcę dodać do oświecenia, wtedy będę miała wyrąbana na życie, już mnie nic nie zrani, nic mnie nie dotknie, nie, to klasyka gatunku, a potem po prostu musiało dojść do tego, że ja musiałam się wziąć w garść i też nadać taką, wiesz, taki kształt, taką formę tej żeńskiej energii, więc ja po prostu też... Taką miałam intencję, żeby Ciebie zaprosić, żeby zobaczyć, że czasami to odkrywanie tej żeńskiej energii, to jest nadawanie jej jakiegoś kształtu, jakichś ram, gdzie uczymy się, że ten świat ma też pewne zasady, że są też reguły i dobrze je znać, jest jakiś algorytm, tak? Taki, wiesz, a z drugiej strony czasami jak nie mamy kontaktu z tą żeńską energią, bo na wierzchu jest tylko właśnie sprawczość, efekt i tak dalej, to potrzebujemy właśnie pójść do uczuć, potrzebujemy właśnie tego kontaktu, właśnie ze łzami. Patrzyłam na listę pytań, która była dosyć długa i pomyślałam sobie, że zapytam Ciebie o to, jakie jest Twoje zdanie, bo dotyczące tego, w jaki sposób Ty funkcjonujesz jako kobieta, która jest w pełni niezależna finansowo w swojej relacji. Czy uważasz, że może tak być, że ta nasza właśnie kobieca, nawet nie kobieca sprawczość, tylko właśnie ta męska energia, w której bardzo mocno jesteśmy, może w relacji przeszkadzać? Czy sukces finansowy w relacji może przeszkadzać? Czy Ty masz jakieś doświadczenia w związku z tym, którymi chciałabyś się podzielić? Myślę, że to też się zmieniało, prawda? Bo Ty jesteś w swojej relacji, w małżeństwie, tak? Przez dłuższy czas. Tak, 10 lat w przyszłym roku będzie. Wiesz co? Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Ale wiesz, to wynika to z tego, że my z mężem mamy wspólnotę majątkową i od zawsze mieliśmy takie podejście, że gramy do wspólnej bramki. Po prostu. I mamy, obydwoje pracujemy. Obydwoje mamy własne pieniądze, wspólne pieniądze. Sobie tak to rozdzielamy, że każdy ma swoje konto, mamy wspólne konto. I wiesz co? No, nie wiem, czy to może coś będzie ciekawego, ale wiesz, rzeczy czasami się tak zdarza, że rzeczy dla mnie oczywiste mogą być dla innych przełomowe i ciekawe.
No my mamy podejście do takiego, że idziemy, wiesz, do restauracji, raz płacę ja, raz płaci mąż, tak? Idziemy na randkę, to raz randkę stawiam ja, raz stawia on. Jedziemy gdzieś na wyjazd, na przykład hotel stawiam ja, podróż on. Więc tak, wiesz, i nawet nie porównujemy, która kwota jest wyższa, niższa, tylko wiesz, raz tak. I to jest w porządku, nie? Też mamy jakieś takie ustalenia w stylu, że jakieś na przykład bieżące opłaty albo zakupy płaci mąż, ale ja na przykład oszczędzam i jakieś takie na większe rzeczy idzie, nie? Albo no i to się sprawdza. Tak, wiesz, nie mamy żadnych problemów, no ale też obydwoje no, dobrze zarabiamy, więc tutaj nie mieliśmy nigdy żadnych zgrzytów finansowych po prostu. Nic takiego się nie pojawiło, ale no jasno, po prostu mamy takie jasne zasady od samego początku naszego związku, to nawet jak nie byliśmy jeszcze małżeństwem. Jak dopiero gdzieś tam zaczynaliśmy się spotykać na początku studiów, to dokładnie tak samo to wyglądało też. Czyli po prostu ja też miałam taką, wiesz, zawsze potrzebę niezależności, mimo że na początku studiów u mnie było trudno z finansami. Bo też ja finansowo, wiesz, mieszkałam, wynajmowałam mieszkanie z koleżankami, moja mama mi dokładała kilka stówek miesięcznie, bo tylko we dwie z mamą byłyśmy. I musiałam bardzo szybko zacząć pracować. A z kolei mąż, wiesz, pracował tutaj, przepraszam, mieszkał od razu z rodzicami, wszystko miał, wiesz, zagwarantowane. Więc tutaj finansowo nie miał takiej walki o przetrwanie jak ja na początku. Ale no mimo to ja miałam wiesz, takie silne poczucie tej niezależności wypojone z domu, że tą pracę szybko podjęłam, żeby było właśnie tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. To było dla mnie oczywiste. I no w sumie dla męża też. A kto u was myślisz, że w relacji jest w tej męskiej energii bardziej ty, czy twój partner? Bo to nie zawsze tak jest, że Nie mam to właśnie pojęcia. nie masz pojęcia. Nie, wiesz co, ten temat jest dla mnie na tyle świeży, że nie wiem. To Wiesz, podejrzewam, bym musiała to, wiesz, przegadać jakieś godzinne spotkanie, żeby po prostu to bardziej odkryć. Nie wiem. ja mam Ja takie feedback, wiesz, że nie wiem, czy czasem nie jest porówno. Mianowicie, że wiesz, ja teraz dążę do jest tego balansowanie. balansu i mi się wydaje, że tu jest balans, bo tak sądzę, że może być balans. Ja też nie chcę tu, wiesz, więcej o mężu mówić, bo nie wiem, na ile on wyraża zgodę, nie? O, akurat wszedł. Dobrze, dzięki. Tak, wiesz No. co, ja tak sobie myślę, tak, Timing dobry. no, po prostu wiedział, kiedy się pojawić, powiedzieć Dokładnie. dosyć o mnie. Ale wiesz, tak sobie, w odniesieniu do tego, co powiedziałaś, wiesz, czasami to jest dobre nie wiedzieć nawet, wiesz dlaczego, bo wiesz, ja zajmuję się tymi tematami, ale czasami też obserwuję, że kobiety przychodzą, one zanadto to analizują, wiesz, że pewne rzeczy się dzieją organicznie i ja mam takie poczucie, jak ty o tym mówiłaś, to pewne ustalenia u was zapadły po prostu organicznie i one od wielu lat u was działają, że Tak. macie poczucie, takie jasne poczucie i autonomii i takiej niezależności, czyli takiej współzależności, czyli co jest, Tak. że jakby macie wspólny cel, macie wspólną bramkę, ale oprócz tego macie Każdy swoje swoje, tak. i możecie tam mieć wolność. Więc Dokładnie. I nie ma czegoś takiego, że wiesz, gdzieś tam się tłumaczymy. Podjęliśmy taką decyzję, że jeśli robimy jakieś takie większe zakupy powyżej tam kilku tysięcy złotych, no to że tam sobie konsultujemy z drugą stroną, ale też wiesz co, u nas to jest na tyle naturalne, że nawet jak jest taki duży zakup, to druga osoba ma potrzebę, żeby się zastanowić, czy to rzeczywiście jest potrzebne, czy wiesz, że to jest takie. Nie, że o, to kolejny jest telefon, dobre, zrobić nie? Albo coś research, a takiego, może bo tytuł ja pogooglasz sobie zdaję sprawdzić. sprawę, że wiele małżeństw, wiele związków tak funkcjonuje, nie? Że tam mężczyzna, o, znowu kolejna torebka, nie? Albo wiesz, coś takiego. Ja nigdy czegoś takiego nie miałam, nie? Po prostu. A nie Ja też, że mąż, może nie wiem, podobnie, że motor kupuje i zaniża cen. Co to w ogóle za gierki? Ja tego nie rozumiem po prostu. Nie? Taka transparentność. W ogóle raz w życiu męża próbowałam okłamać. Ty się ze mnie śmiał. Ja nie umiem kłamać. Więc u nas jest po prostu, u nas są karty na stół. Od początku i to się sprawdza. Raz.
I to w tym roku jeszcze próbowałam go, bo to jest w ogóle historia najlepsza ever. W tym roku miałam jeszcze taki okres, to chyba był na wiosnę, jakoś tak. Ja miałam bardzo trudny jakiś taki czas. Była chyba jakaś kampania. Nie, przepraszam, to był wrzesień. To było nawet kilka miesięcy temu. Miałam taką trudną kampanię, byłam taka zmęczona. Jeszcze w ogóle, wiesz, takie naprawdę miałam zmęczenie materiału. I miałam mieć spotkanie na mieście biznesowe. W restauracji. I tego samego dnia rano to spotkanie zostało odwołane. I słuchaj, mój mąż do mnie przychodzi tam potem, wiesz, z takim zapytaniem, to o której masz to spotkanie, to na mieście i w ogóle, a ja wiesz, a ja tak o 16. Ja byłam, wiesz, tak zmęczona, że ja stwierdziłam, że ja pójdę, żeby pójść samemu sobie do restauracji, odpocząć i wiesz, sama ze sobą taki me time sobie zrobić. Wiesz, tak o 16, ale tego on już wiedział, że coś się tam próbuje, ale wiesz, nie dałby sobie poznać. Po 15 sekundach, 15 sekund wytrzymałam. Wracam do tego, wiesz co, ja wcale nie mam tego spotkania, ale tak bardzo muszę iść odpocząć, ja nie mam sił. I on się ze mnie śmieje, Jezu, ja jesteś zmęczona, idź, nie? I mnie jeszcze, mówię, nie, no nie, nie, nie zasłużyłam, nie, wiesz, jakieś takie głupoty, nie? Mi zaczął mózg wiesz, ja niby mam wiele rzeczy przypracowane, ale organizm jest zmęczony, on często wraca do jakichś schematów starych, tak po prostu sam siebie, ja tak, nie, nie zasługuję w ogóle, przecież, ten... on mówi, jak nie zasługujesz, przecież odwaliłaś całą kampanię, idź tam do tej, więc wiesz, jeszcze mi... to było po prostu pierwsze, jedyne kłamstwo, jakie próbowałam zrobić, ja nie wiem czemu, po prostu od razu było widać, że to śmierdzi z daleka i ja sobie, wiesz, sam, okazało się, że wiesz, ja sama sobie nie pozwalałam, żeby pójść do tej głupiej restauracji i odpocząć, nie? Mąż mówi, Boże, idź, nie? Poszłam się, wiesz, zregenerowałam i tak wróciłam do siebie, nie? Także, no, taka ciekawa historia, śmieszna. No. Mówi się, że żeńska energia to jest właśnie takie bycie, bo my często mamy cały czas wszystko doprowadza nas do czegoś, to jest jakiś cel, to ma na celu mnie doprowadzić gdzieś, efekt, a żeńska energia to jest właśnie pobycie gdzieś w pustce, w ogóle nawet po prostu gdziekolwiek, mi też to daje taką siłę. Tak. Ja mam czasami tak, że ponieważ ja mam w domu dwie córki i tak, wiesz, taką rodzinę i dużo się tam dzieje, dwa koty, więc ja czasami mam poczucie, że jak przyjeżdżam tu, to jest mój taki urlop, ja tu przyjeżdżam odpocząć, idę tutaj się zregenerować, a żeby mieć siłę później być tam. Dobrze, Olu, jest 13, więc ja dziękuję Ci bardzo za ten wywiad i zapraszam, kochane, tutaj w opisie do tego nagrania będzie link do raportu Oli i będziecie mogły go sobie pobrać. To jest raport, który ja wciąż czytam i myślę, że będę go czytać jeszcze długo, bo robi na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Też Ci bardzo gratuluję tej takiej po prostu roboty związanej, wiesz, z tymi danymi, z tymi liczbami, bo to jest naprawdę znaczące. Myślę, że będę się do tego odwoływać. To w ogóle bardzo mnie zainspirował i to do moich live'ów i ten wątek się przewija, bo wciąż próbuję, myślę, że integruję właśnie tą kobiecą sprawczość i te aspekty męskiej miękkości w nas, bo myślę, możemy mówić o, wiesz, o facetach, o kobietach, ale tak na koniec dnia to te jakości są po prostu w nas i dobrze, żeby były w balansie. Bardzo Ci dziękuję, Olu, życzę Ci też pięknej podróży w stronę żeńskiej energii i Dzięki. kości w biznesie, bo to też jest po prostu najprzyjemniejsze, chociaż wiadomo, że nie zawsze tak jest, ale życzę Ci sukcesów i żebyś docierała do tych kobiet, które Ciebie potrzebują. Super. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję osobom, które tutaj słuchały. Wy koniecznie pobierzcie raport, jeśli czujecie, że coś was blokuje i chcecie zobaczyć, jak to wygląda u innych i zdać sobie sprawę, że nie jesteście same w waszych obawach. Bo często jest tak, że to wszystko jest uniwersalne. I jak sobie zdamy sprawę z tego, że nie jesteśmy same, to łatwiej jest ruszyć z miejsca. I Dokładnie. Nie zamiatamy wtedy tych obaw pod dywan, tylko zaczynamy je poznawać i działać w zgodzie ze sobą. Tak jak ja, nie zamiatam tej kobiecości już, kobiecej energii pod dywan, tylko staram się ją poznawać. I nagle okazuje się, że zaczęłam rozkwitać. To widać na Twoim Instagramie z podróży, że chcemy sobie więcej takich pięknych relacji. Bardzo mnie to piękne zrobiłaś zakończenie, więc ja już nic nie dodaję. Dziękuję Ci bardzo za ten Dziękuję wspólny czas. bardzo. Dobrego, pa, kochany. Pa, pa.